Ha, za moich czasów jedyna gra, jaką mieliśmy, to gra w kamień. A jedyna forma gry po grze to było, jak ktoś nim w łeb dostał i trzeba było go potem zakopać. I myśmy też byli szczęśliwi. Ach, dobrze, że takie czasy już minęły. Dzisiaj możemy docenić bądź co bądź całkiem fajny gest deweloperów, a nie fakt, że ktoś jedynie zemdlał, zamiast stracić życie po dostaniu kamieniem w czachę. Jeśli by sprowadzić post-endgame'owy content do formy nagrody, a przez ten pryzmat możemy analizować niemal całą zawartość gier, można uznać, że to podwójna nagroda dla tych, którzy jednak zdecydowali się na jej ukończenie. I choć brzmi to niedorzecznie, bo przecież przyjemność z gry samej w sobie i jej zakończenie powinno być wystarczające nagrodą, ale ma to całkiem niemało sensu w dobie chronicznego porzucania i niekończenia gier. No więc dzisiaj przyjrzymy się przykładom atrakcji, które czekają na nas po przejściu danego tytułu. No wiecie, żeby jeszcze było co robić. A, i uwaga na spoilery, w niektórych miejscach nie dało się ich uniknąć. A niekończenie kampanii i gnanie od razu do trybu wieloosobowego to już standard w shooterach z kategorii AAA, zwłaszcza w Kodach i Battlefieldach. Nic dziwnego, w większości odsłon poza pojedynczymi kampania fabularna z kilkoma godzinami zabawy jest właściwie na doczepkę. Mi osobiście kampania w Call of Duty World at War z 2008 roku się spodobała, dlatego nie miałem większego problemu z motywacją do jej przejścia, a tryb zombie już wcześniej lubiany z serwerów CS 1.6 i Source'a był miłym zaskoczeniem. Nie byłby, gdybym był Niemcem, bo w tamtejszej wersji ponoć tryb został wycięty ze względu na drażliwe kwestie związane z poprawnością polityczną, ale ja mogłem się nim cieszyć w pełni. Zasady były proste. Lądujesz w opuszczonym budynku i odpierasz ataki nieumarłych nazistów. Wysyłanie ich w zaświaty rzuca trochę złota w nasze kieszenie, dzięki czemu możemy kupić skuteczniejszą broń i zasłonić okna deskami, by opóźnić wtargnięcie gnijących jegomościów na naszą posesję. Tak stanie się prędzej czy później, ale w naszym interesie jest to, żeby wpuścić ich raczej później. Wiele tytułów stawia także na ukrytych bossów i przeciwników. W najnowszej odsłonie God of War'a czeka na nas z jednej strony żmudne, z drugiej wymagające i ekscytujące polowanie na Walkirię. Wielkie wojowniczki rozsiane po całym świecie, gubiące cenne runy i materiały, co nie tylko spełnia swoją funkcję w kontekście samej formy rozgrywki, bo w God of War chodzi przecież o spektakularne szlachtowanie wrogów, ale także wpisuje się w atmosferę tajemnicy czy niesamowitości, którą zdecydowanie emanuje świat skandynawski. Mitów i legend. Teoretycznie polowanie na Walkirię można urządzić jeszcze w trakcie przechodzenia fabuły, w praktyce raczej przełożymy to na sam koniec, gdy będziemy już wystarczająco potężni i najprawdopodobniej to wyzwanie zostało właśnie w ten sposób pomyślane. Skoro mowa o szlachtowaniu potworów, to przecież nie można nie wspomnieć o Monster Hunter World, które czyni z tego wielopłaszczyznową sztukę. Dlatego szlachtowanie w tym kontekście brzmi wyjątkowo nieelegancko. Polowanie. Po prostu polowanie. Produkcja od Capcomu ma wyjątkowe problemy ze zdefiniowaniem endgame'u. Umownie moglibyśmy nazwać tak etap po zabiciu ostatniego z bossów, tylko że każdy fan serii popukałby się wówczas w głowę, bo tak naprawdę to dopiero początek zabawy. Chodzi o wykręcanie lepszych czasów, sprawniejsze wyprowadzanie kombosów, zdobywanie coraz to lepszego, a potem w zasadzie tylko coraz ładniejszego ekwipunku i pokonywanie przeciwników na nowych poziomach trudności. Brzmi jak typowy pierwszy lepszy grindownik. Na pierwszy rzut oka tak, ale Monster Hunter naprawdę robi z tego sztukę. Powtarzalność jest przepustką do poznania schematów i wzorców zachowań danych potworów, ogarniania timingu ataków i zastosowania danych kombinacji. Trzeba pamiętać, że tak naprawdę cały cykl gry można odnosić do konkretnego typu broni, który zupełnie zmienia sposób rozgrywki. Dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, żeby spróbować uczyć się gry kolejną z 14 dostępnych. Ten sposób organizacji rozgrywki to już ikona serii. Drop
Dragon's Dogma, kolejna gra Capcomu, do tematu podchodzi już tylko nieco bardziej twardo. Zabicie potężnego smoka z równie potężnie brzmiącym imieniem Grigori, wbrew temu, co mogłoby się wydawać we wcześniejszych etapach rozgrywki, wcale nie kończy gry. A wydawałoby się to w pełni logiczne. Wszak już na samym początku rozgrywki jesteśmy świadkami ataku potężnego smoka na miasto, którego gracz jest mieszkańcem. Rzekomy endgame równie dobrze można byłoby traktować jako przejście połowy tego, co Dragon's Dogma ma do zaoferowania. Zabicie Grigoriego, rzekomego źródła chaosu i wszelkich utrapień tego świata, sprowadza na niego jeszcze gorszą katastrofę. Wcześniej znany świat staje się znacznie bardziej ponury i niebezpieczny, co wpływa na sposób rozgrywki. Widać mniej, trzeba się mieć ciągle na baczności, potwory spawnują się w większych ilościach i stanowią większe wyzwanie. Zyskujemy też dostęp do nowych lochów czy lokacji. Ale żeby nie uciekać jeszcze od smoków, gracza zaskakuje również Dragon's Crown, platformowy RPG spod szyldu japońskiego studia VanillaWare ze zdecydowanie ciekawą stylistyką. Celem gracza jest zapuszczenie się w głąb podziemnego labiryntu, przedarcie się przez legowiska potworów, a następnie wyrwanie ze szponów smoka skarbu, no i przy okazji uratowanie własnego ludu. To właśnie ten czyn miałby zapewnić nam życie wieczne w legendach i pochwalnych pieśniach bardów, o czym zapewnia nas narrator podczas napisów końcowych. Nie zdążymy się jednak do końca rozmarzyć, bowiem jak się okazuje, czekają na nas kolejne atrakcje. Kolejny smok, choć mniejszy i zdecydowanie mniej potężny, i władca demonów we własnej osobie. Przy tym można już narobić w gacie. Po nich ze spokojem możemy wrócić do śrubowania wyników w poprzednich lochach. The extent of your will! Show me why you're here in this world! Taką formę na wzór New Game Plus znajdziemy także w Disgaea czy Xenoblade Chronicles 2. Jeśli chodzi o tę drugą pozycję, po powaleniu na kolana ostatniego bossa zwieńczającego epizod historii Alrest, czyli fabularnego świata gry, okazuje się, że jest jeszcze co robić. Maksymalny poziom, który jesteśmy w stanie osiągnąć, to 99. Natomiast po stoczeniu teoretycznie finalnej walki odblokowujemy nowych przeciwników, także takich z ponad setnym poziomem. Seria Disgaea bazuje na owym modelu od dawna. Zabierając się za którąś z odsłon, wiemy, na co się piszemy. Po przejściu fabuły dostajemy dostęp do tak zwanego Carnage Dimension, czyli wymiaru, w którym zetrzemy się z przeciwnikami o niespotykanej do tej pory trudności, zyskamy dostęp do nowych questów czy setów wyposażenia. Biorąc pod uwagę fakt, że w Disgaea można levelować dosłownie w nieskończoność, to pomimo teoretycznego ukończenia gry, możemy w niej spędzić resztę swojego życia. Sporo gier, jeśli chodzi o post-endgame'ową zawartość, idzie w nowy rodzaj broni czy kostiumów, które miałyby uprzyjemnić kolejne próby przejścia. Przyjemność i Silent Hill to słabo się łączy. Nie ze względu na jakość gry, ale typową, posępną dla świata przedstawionego atmosferę. Silent Hill z 1999 roku wręcz zachęca do wielokrotnego przechodzenia gry. Za pierwsze z nich gracz dostanie w nagrodę dostęp do piły łańcuchowej, za drugim katany. Świetnie, wspomnienia staną się jeszcze bardziej traumatyczne. Człowiek-nietoperz w Batman Arkham City może przebierać się w zupełnie nowe wdzianka, jeśli uda wam się przejść grę, ale to nie jedyna post-endgame'owa zawartość, która na was czeka. Pomijając już całe New Game Plus, jeśli będziecie na tyle cierpliwi, by przeczekać napisy końcowe w wątku z kobietą kotem, dowiecie się więcej na jej temat, bowiem ostatni rozdział jej historii trafia w nasze ręce dopiero po przeczekaniu wszystkich cutscenek i napisów końcowych. Od tej pory będziecie mogli przełączać się pomiędzy Batmanem a kobietą kotem w dowolnym momencie. I niemal wszystkie rzeczy, o których wspominałem w poprzednich przykładach, od dawna robił Mario. I to naraz. Właściwie nieodłączną częścią zabawy z serią o włoskim hydrauliku są niespodzianki tego pokroju. Być może to między innymi dlatego seria zasłużyła sobie na taką sympatię ze strony fanów. Super Mario Bros. The Lost Levels z 1986 roku roi się od dodatkowych światów i poziomów po przejściu gry i spełnieniu określonych warunków. W Super Mario Galaxy na graczy czeka szereg misji przy zebraniu odpowiedniej ilości monet, a także New Game Plus, gdzie przyjdzie nam się wcielić w braciszka w zielonym kombinezonie.
kombinezonie, a z kolei przejście całej gry za pomocą Luigiego odblokowuje kolejną zawartość, m.in. w postaci interakcji z poszczególnymi NPC-kami. Wiele podobnych sekretów czeka na gracza niemal w dowolnej odsłonie Mario, przy czym objętością kontentu zdecydowanie wyróżnia się Super Mario Odyssey z 2017 roku. Przejście gry zapewnia dostęp do inspirowanego Super Mario 64, grzybkowego królestwa, przepełnionego toną nowych misji, wyzwań, kolejnych poziomów do odblokowania, czy nawet wieloosobowych gierek. Co ciekawe, twórcy muszą zakładać, że wysiłek włożony w projekt zawartości postgame zobaczy raczej mniejszość, ale mimo wszystko owy trud zdaje się być opłacalny. To on cementuje najbardziej zaangażowaną część społeczności. Mówi jej: słuchaj, wiemy, że większość osób prawdopodobnie tutaj nie dotarła, dlatego powinieneś czy powinnaś być podwójnie dumna. Zresztą zobacz, mamy tutaj coś jeszcze. Dodatkowa lokacja? Proszę bardzo, wskakuj. Mówimy ci to tylko dlatego, że zasługujesz na to jak nikt inny. Dokładnie w ten sposób sobie to wyobrażam. Na dzisiaj to wszystko. Mówił do was FanGotten. Cześć.